Zobaczycie, jak wygląda nasza mnożarka w 2024 roku. I tu na wejściu od razu mamy Pawła. Dzień dobry, drodzy Państwo. No jesteśmy na etapie cały czas jeszcze siewów pomidorów. To, co Wam naprawdę rekomendujemy, jak są jakieś większe nasionka, czy to pomidora, czy to papryki, bakłażana, warto po prostu je na bibułce podkiełkować, dzięki czemu macie bardzo szybko wschody i wiecie przede wszystkim, czy te nasionka, które macie, stare, nowe, jaką mają zdolność kiełkowania. To jest bardzo, bardzo ważne i słuchajcie, taki siew podkiełkowanych nasionek to jest po prostu dzieciniada, prosta jak drut. No i popatrzcie sobie, my tutaj mamy choćby pomidorki posiane, w każdej doniczce jest zupełnie inna odmiana. Jak wiecie, my się lubimy bawić odmianami, dlatego no, po kilkadziesiąt odmian choćby pomidorów mamy corocznie. Tu jest takie moje stanowisko pracy, gdzie napełniam sobie żyzną ziemią ogrodniczą doniczki. Tutaj mamy, słuchajcie, pomidorki, które były siane 2 dni temu, a tutaj wezmę taki choćby przykład, popatrzcie, już po 2 dniach kiełkuje. Mamy po 2-3 nasionka powysiewane, nam naprawdę dużo nie trzeba, bo my testujemy odmiany tutaj w multipaletach, choćby siejemy selerki, siejemy pory, siejemy cebulę. Tutaj kolejne pomidory. O, tutaj kolejne multiplaty z cebulą, z porami. Tutaj znów będą nam kiełkowały choćby pomidorki. To wszystko dopiero się dzieje. O, tutaj popatrzcie, jeszcze papryczka dopiero co wschodzi. Może ktoś powiedzieć, o jak późno mamy kwiecień, a ona taka malutka. Spokojnie, spokojnie, ona nadrobi. My też tutaj akurat mam magiczny płyn w tym opryskiwaczu. Możecie się zapytać, a czym ty pryskasz roślinki? No słuchajcie, niczym innym jak biostymulatorem, żeby ograniczać stresy w okresie wiosennym dla roślinek, a te stresy oczywiście są. Tutaj mamy choćby, aha, tutaj mamy bakłażany, czyli oberżyny. Tutaj mamy gąbczaki. A tutaj mamy poprzepikowane papryki słodkie, papryki ostre, ale także i bakłażany. Tutaj Wam tylko powiem, w tym opakowaniu mam magiczny proszek. Jest to biopreparat zawierający pożytecznego grzyba z rodzaju trichoderma. On nam ogranicza rozwój chorób grzybowych, choćby w glebie, ale i na blaszkach liściowych. Nim spryskuje roślinki. Także widzicie, tak to wygląda. To jest taki typowy dzień pracy, a raczej wieczór pracy w naszej mnożarce. Dużo się dzieje, później będzie oczywiście pikowanie. I tak dalej, i tak dalej. Także widzicie fragment naszej działalności, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny fragment. Wokół cisza, ptaki śpiewają. O, nic, tylko po prostu tutaj osiąść na stałe. Oj, powiedzmy tylko tym się zajmować. O, to by było coś wspaniałego. Pozdrawiamy Was serdecznie, no i życzymy Wam wspaniałych plonów.